Dzień dobry, witam w specjalnym wydaniu programu Szkoła Plus Ekstra. Dziś odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski Nic dwa razy się nie zdarza. Uczniowie recytowali utwory polskich noblistów. Czy tematyka konkursu poszerzyła Twoją wiedzę o noblistach polskich? Jak najbardziej. Szukając wiersza na konkurs, dowiedziałem się o wierszu Czesława Miłosza, który opublikował w gazecie Zaborców w zasadzie, w 1939 roku. Opowiadał on o Stalinie, jak to wychwalał go, a z drugiej strony chwalił Polskę i pokrzepiał serca Polaków. Wybrałeś fragment z trylogii Sienkiewicza? Tak, był to pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim. Wybrałem go, ponieważ ostatnio jestem zainteresowany bardzo trylogią. Po tym, jak nie przeczytałem W pustyni, w puszczy, stwierdziłem, że trzeba się wziąć za tego Sienkiewicza i zacząłem od Ogniem i mieczem. Polecam każdemu, bo jest warte przeczytania. Rozszerza słownictwo, daje obraz tego, jak to wyglądała szlachecka Polska. Czy masz jakieś doświadczenie w konkursach recytatorskich? Tak, mam. Od najmłodszych lat brałam w nich udział. Ostatnio byłam na konkursie recytatorskim w Pałacyku Sokół. A co dzisiaj recytowałaś? Recytowałam wiersz Wisławy Szymborskiej Pierwsza fotografia Hitlera oraz prozę z książki Czesława Miłosza Dolina Issy. W naszej szkole gościliśmy instruktorów z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Prowadzili zajęcia sportowe z najmłodszymi uczniami w ramach projektu Zgrana Szkoła. Czy może Pani powiedzieć, co się dzieje dzisiaj w naszej szkole? Tak jest. W dniu dzisiejszym przedstawiciele Centrum Kultury i Sportu zagościli w naszej placówce w ramach projektu Zgrana Szkoła. Jest on przeznaczony dla dzieci z edukacji wczesnoszkolnej i celem tego projektu jest propagowanie aktywności fizycznej jako takiej alternatywy dla spędzania czasu wolnego. A najpiękniejsze w tej inicjatywie jest to, że nie wygrywa jedna konkretna osoba czy drużyna, zespół, tylko wszyscy są wygrani. I na końcu dostają takie upominki od patrona tej imprezy, firmy Grana. Radość, taka euforia, zachwyt dzieciaków jest na najwyższym poziomie, dokładnie na takim poziomie, jakim jest głośność kibicowania podczas rywalizacji. Nie zmieszcie się. Widzicie, spieszycie się i nie trafiacie. Dobrze. Jedno.
Jak pan ocenia sprawność fizyczną naszych najmłodszych uczniów? No, zarówno i dziewczynki, i chłopcy spisywali się bardzo dobrze tutaj w każdej rywalizacji. Mieliśmy bardzo dużo wyścigów łączących różne składowe koordynacji. Musieli się wykazać zwinnością, zręcznością, też myśleniem w ciągu tej rywalizacji. Także naprawdę te klasy 1-3, które tutaj odwiedziliśmy, są naprawdę na dobrym poziomie i widać, że te lekcje WF-u, które tutaj nauczyciele przeprowadzają z nimi na co dzień, to są naprawdę na dobrym poziomie. Jak pani ocenia sprawność fizyczną w naszych najmłodszych uczniów? No powiem tak, że no te zajęcia przeprowadzamy dla dzieci klas 1-3 i to jest taki wiek, że te dzieci w tym okresie najbardziej się rozwijają. Te zajęcia też są przeprowadzane na zasadzie takiej, że pokazujemy dzieciom sprawność fizyczną z różnych aspektów, tą fizyczną, taką motoryczną, te wszystkie właśnie aspekty motoryczne. Powiem szczerze, że dzieci są naprawdę różne. To zależy też właśnie, czy gdzieś tam coś robią poza tą szkołą, czy uczęszczają na jakieś zajęcia dodatkowe. Jeśli chodzi o waszą szkołę numer 6, jesteśmy bardzo zadowoleni z dzieciaków, bardzo dumni, bardzo dobrze sobie poradzili z naszymi zajęciami. No i myślę, że takich zajęć właśnie jak najwięcej dzieciakom potrzeba.